To jest Staś. Staś ma 7 lat i chodzi do szkoły. W drodze do szkoły zawsze pamięta o tym, żeby poruszać się po drodze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ale co to dokładnie oznacza? Bezpieczeństwo na drodze. Chcesz przejść przez ulicę? Znajdź przejście z pasami. Zatrzymaj się. Sprawdź, czy nic nie nadjeżdża. Spójrz w lewo, spójrz w prawo, jeszcze raz spójrz w lewo. Nic nie jedzie? Idziemy. Jeśli idziesz pieszo, idź po chodniku. Gdy nie ma chodnika, idź lewą stroną drogi. Zachowaj ostrożność. Jedziesz rowerem? Załóż kask, aby ochronić swoją głowę. Załóż kamizelkę, by być bardziej widocznym dla kierowców. Nie zapomnij o odblaskach. Jedź kolejną prawą stroną jezdni. Sygnalizuj manewry. W poruszaniu się po drodze pomogą Ci znaki drogowe. Ten znak oznacza, że po tej drodze mogą poruszać się piesi. Tabliczka oznajmująca przejście dla pieszych, szczególnie uczęszczane przez dzieci, przede wszystkim w pobliżu szkół. Często stosowane ze znakiem przejście dla pieszych. Jeżeli znak droga dla pieszych i droga dla rowerów umieszczone są na jednej tarczy, oznacza to, że droga przeznaczona jest i dla pieszych, i dla kierujących rowerami. Pamiętaj, po ścieżce rowerowej chodzić nie wolno. Jest ona dla rowerzystów. Sygnalizacja świetlna. Stój! Poczekaj. Idź. Zaczekaj, aż zapali się zielone światło. Dopiero wtedy możesz przechodzić przez jezdnię. W samochodzie zawsze zapinaj pasy, nawet gdy wybierasz się na dość krótkie trasy. Nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie baw się na jezdni. Gdy potrzebujesz pomocy, dzwoń 997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie. Możesz również zadzwonić pod numer 112. Dzwoniąc pod ten numer, powiedz najdokładniej jak możesz, gdzie coś się zdarzyło. Powiedz, co się stało, czyli co dokładnie się wydarzyło. Czy jest to zachorowanie, wypadek na ulicy, pożar, dym, oparzenie, lejąca się woda lub przestępstwo. Powiedz, komu coś się stało, ilu dokładnie osobom. Powiedz, kto dzwoni. Przedstaw się, podaj numer telefonu i poinformuj, gdzie teraz jesteś. Pamiętajcie, że dzwoniąc pod numer 112 możecie dzwonić zawsze i wszędzie, z każdego telefonu, nawet z telefonu bez karty.